Easter eggi w Fortnite jest to nieodłączna rzecz każdego sezonu, którą Epic nas zaskakuje. I chociażby weźmy pod lupę podstawową emotkę z pierwszego sezonu i mogę się założyć, że nie wiedziałeś o tym, ale pochodzi ona z filmu Dance with Scrubs, a aktor, który ją zatańczył, po czasie chciał pozwać Fortnite za kradzież, jednak nic z tego nie wyszło. Dlatego przybliżę ci dzisiaj całą historię easter eggów Fortnite od pierwszego sezonu, więc wracamy do samych początków Fortnite'a, kiedy mogliśmy zagrać na starej dobrej mapie i nie wiem czy wiesz, ale nieopodal sklepowej sadyby mieliśmy coś a la Trakozaura, bo chyba tak to się nazywa. I teorię mamy na ten temat taką, że to coś jest nawiązaniem do Simpsonów, gdzie również mogliśmy ujrzeć coś podobnego. I co ciekawe, ten ziomeczek jest z nami do dzisiaj, gdyż możemy go odnaleźć w wodzie. Także szukajcie uważnie, a może wam się uda go znaleźć. Ale czy wiesz o tym, że jeżeli postawisz ceglaną ścianę, masz szansę na zobaczenie easter egga, którym jest taki mały gnom, jednak szanse na to są bardzo, bardzo małe. Ale za to ty masz bardzo duże szanse na wygranie 1000 fałdolców, ponieważ aż 5 osób wygrywa i aby wygrać wystarczy subskrypcja z dzwonkiem na moim kanale oraz kod Mati w sklepie Fortnite i komentarz z waszym nickiem z Fortnite, a mam nadzieję, że to właśnie tobie się uda wygrać. Ale za to zdecydowanie mniejsze szanse niż na zobaczenie poprzedniego easter egga mieliśmy na zobaczenie zepsutego telewizora, który w dosyć dziwny sposób się cząsł i wyskakiwały na nim różne rzeczy. Ale były to czasy początku Fortnite'a i w późniejszym czasie community całego Fortnite'a bardzo mocno rozwinęło się, jeżeli chodzi o różne przeglądanie plików gry oraz odkopywanie różnych przecieków, gdyż każdy gracz wówczas chciał się pochwalić czymś, co znalazł w plikach gry, chociażby na swoim Twitterze. Ale jeżeli myślicie, że Epic Games tego nie zauważyło, to grubo się tutaj mylicie. Gdyż w pewnym momencie w grze mogliśmy zaobserwować dziwne zjawisko, czyli jeżeli wycelowaliśmy dokładnie w ten punkt na niebie, usłyszeliśmy bardzo niepokojący dźwięk. Ale za to, jeżeli otworzyliśmy go w spektrografię, dostawaliśmy klasyczny żart od Epika, czyli take the L. No, bardzo śmieszne muszę powiedzieć. Natomiast w sezonie czwartym był pewien ekran wczytywania z dinozaurami w tle. I również ma to swoje pokrycie w rzeczywistości, ale może nie do końca, ponieważ w filmie. Gdyż taka sama scena, a raczej takie samo zdjęcie było w Parku Jurajskim. Ale kto w ogóle jeszcze z was pamięta tą emotkę i była ona dokładnie w karnecie z sezonu czwartego? Należy ona dokładnie do aktora z filmu Napoleon Wybuchowiec i Epic Games ją odwzorowało w grze. W sezonie piątym natomiast Epic Games nie zatrzymywało się, jeżeli chodzi o różne dodawanie ukrytych smaczków do gry, ponieważ to właśnie w tamtym sezonie ujrzeliśmy jeden z najlepszych easter eggów w grze, czyli był to taki właśnie to nagrobek. Ale wszystko wam muszę powiedzieć po kolei, ponieważ Muselk, czyli jeden z zagranicznych youtuberów, nagrywał wówczas odcinek i nadarzyła się taka sytuacja, gdzie musiał uratować jednego gracza przed utknięciem w pustynnym biomie. Jego próba niestety się nie udała, ponieważ przyniosła zdecydowanie odwrotny rezultat, więc Epic Games w to miejsce tragedii dodało specjalny nagrobek oraz sprężyste opony, aby upamiętnić tamto ówczesne wydarzenie. I również od tamtego momentu twórcy gry zobaczyli, że takie małe rzeczy wpływają zdecydowanie na pozytywny odbiór naszej ulubionej gry, ale jak już mowa jest naprawdę o czymś mega, mega dobrym, no to pamiętacie może te baloniki, które były porozmieszczane na mapie? Myślę, że osoby z pierwszego rozdziału zdecydowanie je pamiętają. Pewnie wielu z was już w tym momencie domyśla się, z jakiego filmu mogą one pochodzić. Jest to dokładnie nic innego jak film To. I co ciekawe, w tamtym momencie odbywała się również premiera drugiej części tego filmu, więc gracze wówczas mega oczekiwali na tą współpracę, lecz coś poszło nie tak i niestety nigdy jej nie ujrzeliśmy. Ale w sezonie szóstym do gry trafił nowy mityczny przedmiot, czyli potężne ostrze nieskończoności i był to ukłon ze strony Epic Games do bardzo starej gry, jaką jest Infinity Blade. No dobra, może nie jest taka bardzo stara, no ale jednak 12 lat temu powstała. I w tym sezonie do gry zawitała również nowa lotnia, czyli był to taki papierowy samolot. I w jednym z rogów tego samolotu ukrył się jeden mały easter egg, a mianowicie ten napis, czyli My name is Jeff. A wzięło się to dokładnie z tego wiralowego filmiku. Inne powiązanie ma również ta emotka, która nawiązuje do piosenki Crab Rave oraz jeszcze kolejny taniec jest zaczerpnięty rodem z jednego z wydarzeń sportowych w Ameryce. Natomiast w sezonie 9 w nowej, odświeżonej sadybie można było znaleźć wówczas sklep o nazwie Scoops Ahoy. I fani serialu Stranger Things oczywiście od razu go rozpoznali jako ten sklep z ich ulubionej produkcji Netflixa. Więc to tyle w sumie z easter eggów z rozdziału pierwszego i możemy się przenieść do
przełomowego rozdziału drugiego, w którym easter eggi zaczynają być nieco bardziej tajemnicze. Chociażby zaczynając od samego zwiastunu, w którym jedną ze scen wzięto rodem z Władcy Pierścieni. Myślę, że niewielu z was, którzy nawet oglądali ten film, zauważyło to pokrewieństwo. Natomiast w Kurzących Kominach Epic Games dodało różowe donaty. No i Mati, no i co w związku z tym zapytacie? No może to, że jest to odniesienie do jednego z odcinków Simpsonów, w której to sam Homer Simpson jadł pączki podczas pracy w elektrowni. Jeżeli cię to zaskoczyło, zostaw łapkę w górę, tylko bez oszukiwania, ponieważ zastanawia mnie to, ilu z was zaskoczyłem w tym momencie. No i właśnie z tym easter eggiem rok 2019 dobiegł sobie końca, więc wkraczamy w nowy rok 2020 i tutaj, szczerze mówiąc, jest dosyć bardzo ciekawie. Zabawki dinozaurów w piszącej puszczy to nawiązanie do dinozaurów z trybu ratowania świata. Przypominają one swoją drogą troszkę Klombo. Ale przechodząc dalej, jestem pewien, że nie wiedzieliście o tym easter eggu znajdującym się na jednym z krańców mapy, gdyż w garażu na początku sezonu znajdował się tam jeden czerwony samochód, a co ciekawe, wraz z kolejnymi aktualizacjami, dziwnym trafem się on rozbił. Ale jak do tego doszło, spytacie? Niestety my tego nigdy nie dowiedzieliśmy się, ale jest jedno powiązanie z filmem. A dokładnie chodzi mi tutaj o film Dzień Wolny Ferrisa Bullera, w której mamy chyba bliźniaczą scenę, gdzie Cameron wyrzuca Ferrari przez okno w domu. I w drugim sezonie do gry zawitały nowe miejsca i jedną z nich jest to lubiane przez społeczność jacht, na którym widniał pewien napis Marigold. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, o co w ogóle chodzi z tym napisem, natomiast kilka sezonów później dostaliśmy odpowiedź na to pytanie, ponieważ okazało się, że była to przesłanka ze strony Epic Games i dostaliśmy skina Pani Midas, który właśnie nosi taką nazwę. Ale jak już mowa o najlepszych miejscach, to kim bym był, gdybym zapomniał o rekinie? Było to najlepsze miejsce do lądowania. Nie wiem, czy wiesz o tym, ale pochodzi ono z innej gry od Epica, dokładnie z gry mobilnej o nazwie Spikes. I gra ta obejmowała tropikalną wyspę z rezydencją kamiennego rekina. Dochodzimy teraz do sezonu czwartego i ten cały sezon, jak wiecie dobrze, powstał przy współpracy z Marvelem. I na wyspie startowej wówczas znajdowały się dziwne helikoptery, które pochodzą dokładnie z filmu Avengers Koniec Gry. Natomiast w prawym dolnym rogu mapy przez cały rozdział znajdowało się miejsce, które chyba można nazwać wysypiskiem śmieci. I był tam również prowizoryczny garaż, stał tam również samochód przykryty pewną tkaniną, ale uderzając w niego wydawał on dziwne dźwięki. I co ciekawe, posiadał on nawet własną nazwę Ecto-1. Pochodzi on dokładnie z filmu Ghostbusters i trafił on na mapę jako przedsmak współpracy właśnie z tym filmem. Więc teraz sezon 5, zima i dostaliśmy totalnie nowy styl do elfa. Wyglądał on naprawdę fajnie, ale fajnie było również wiedzieć, że oparty jest on na filmie poklatkowym o nazwie Rudolf Czerwononosy Renifer. Więc teraz możemy przejść na mapę i na mapie nieopodal puszczy była miejscówa Mando, gdzie natknąć się było można na instrument, który po wejściu z nim w interakcję zagrał nam specjalną muzykę rodem z Gwiezdnych Wojen. Natomiast w sezonie czwartym dostaliśmy super skin w karnecie bojowym, czyli Lara Croft, i jest to ukłon do bardzo starej gry Tomb Raider, z której to pochodzi ta postać, i w tym sezonie jako pierwszy raz na mapie pojawiły się kurczaki, na których mogliśmy chociażby latać i są one z nami do dzisiaj, wiem to, ale pomysł na to został zaczerpnięty z gry The Legend of Zelda, w której to właśnie mogliśmy doświadczyć takie rzeczy. Natomiast wieża, która znajdowała się na iglicy, miała swoje odniesienie dokładnie w filmie Władca Pierścieni i chodzi mi tutaj o to oko Saurona. Więc teraz mamy nasz obecny rozdział, czyli rozdział trzeci, sezon pierwszy, i w obecnym sezonie Epic Games również coś dla nas przyszykowało. Dryfująca w wodzie ogromna ręka jest to ta z 9 sezonu oraz końcowego eventu, kiedy to potwór wyrwał ją robotowi i wyrzucił nie wiadomo gdzie. I co ciekawe, idąc na wschód od Daily Bugle, zauważyć możemy budynek i wchodząc do niego zauważysz również złote menu, które jest odniesieniem oczywiście do Midasa. I jeszcze taka jedna rzecz, o której jeżeli bym wam nie wspomniał, to byście mnie zjedli w komentarzu, i oczywiście mowa tu jest o The Rock, który ukrył się pod maską. Także w komentarzu napisz teraz jeszcze, który easter egg jest dla ciebie najciekawszy, i ode mnie jest na tyle. Dzięki, cześć.